Yo, siemaneczko byczki, słuchajcie, wracając z treningu, taki temacik, bo właśnie widziałem, jak Nitrozyniak bardzo fajnie skomentował moją walkę z Ludwiczkiem i trzeba mu przyznać, że chłop się zna na MMA, widać, że już powoli zaczyna rozumieć MMA. Fajnie opisał moją walkę, jestem w szoku, bo chyba jako jedyny bardzo fajnie zrecenzował tę walkę. Widać, że gość się zna na MMA, zaczyna już po prostu się uczyć MMA. W porównaniu na przykład do tego Wardęgi, który dalej jest laikiem i myśli po prostu jak youtuber, nie już jako freakfightowiec nawet. Także tu myślę, że Nitro, mając już jakąś tam wiedzę o MMA, jest bliżej wygranej niż na przykład taki Wardęga. Oczywiście życzę mu tego, bo no naprawdę fajnie opisał tą moją walkę, tak szczegółowo. Wytłumaczył ludziom, o co tu chodziło w tej walce, że nie dążyłem do zwarcia, bo chłop był cięższy. Ale ludzie tego nie rozumieją, po prostu ludzie nie rozumieją MMA, ludzie myślą po prostu zero-jedynkowo, bić, idź, leć, bij, kurwa i tak dalej. To w ogóle jest tragedia, jeszcze raz tragedia. Myślenie Wardęgi to jest jak zwykły hejter, także wcale mnie to nie dziwi. A natomiast Nitro, no zrobił na mnie duże wrażenie. Pomimo tego, że mieliśmy tam wcześniej jakiś tam mały konflikt, to widzę, że jednak Nitro umie się wypowiedzieć odnośnie MMA. Za to ma coraz większy szacunek u mnie. Także super, ja się cieszę. I co? Tyle w tym temacie. Słuchajcie, jutro konferencja, także serdecznie Was zapraszam. Start godzina 20. Łódź, 12 kwiecień. Będzie na pewno zabawniej, wesoło. Także pozdrawiam, trzymajcie się. Elo!